Tutaj mamy ciut mniejszy parametr. I teraz pierwszą rzeczą, którą ja sobie tutaj wrysuję, będą schody. I nasze schody będą się opierały o uniwersalne wymiary 17,5-18 stopni. Taki wymiar mam u siebie. 130 na pewno nie, wystarczy 100. Jak najbardziej. Balustrada będzie mi tutaj niepotrzebna, przynajmniej na chwilę obecną. Tutaj mamy wymiar, mamy głębokość, także myślę, że więcej nie będziemy grzebali. Zrobimy sobie spocznik, który nie będzie zabiegowy, który będzie zwykłym spocznikiem. Teraz wybieramy sobie oś. Tak naprawdę my możemy sobie zacząć rysować tutaj schody, możemy sobie rysować w którymkolwiek innym miejscu. Ja zrobię sobie to w ten sposób, że w tą stronę najpierw narysuję sobie 3 stopnie, później metrowej długości spocznik, później metr w tą stronę, gdzie już się mogę zaczepić, prawda? Nie jest to może najlepsza metoda, oczywiście parę osób może mnie zjechać za to, że robię to w taki sposób, ale to jest moje przyzwyczajenie. O, mamy 18 stopni. Bardzo klatka schodowa jak najbardziej nam się tutaj ładnie prezentuje. Idziemy w to miejsce. Schody będziemy mieli, jeżeli chodzi o konstrukcję, schody będziemy mieli monolityczne lane. Bieg monolityczny 12 cm mięsa. Mamy spocznik, wykończenie będzie jedno i drugie, reprezentacja na rzucie. Dobra, jest w porządku. Teraz oczywiście moglibyśmy sobie tutaj zaprojektować to w inny sposób, tak żeby ta klatka schodowa tutaj nie przechodziła. Jednak myślę, że to będzie dobrym rozwiązaniem. Idziemy sobie na zewnątrz rdzenia. I w tym momencie, w tym miejscu, a może nawet do wewnątrz rdzenia, w tym miejscu przerzucimy sobie ścianę. No, i teraz dzięki takiemu zabiegowi nie będziemy fizycznie potrzebowali żadnej balustrady. Tutaj sobie metrówką wejdziemy na górę. Przejdźmy do trzech wymiarów. I nasz budynek wygląda na chwilę obecną tak. Prosto, ładnie, schludnie i namiętnie, prawda? Teraz wejście do naszego budynku będzie w tym miejscu. Ponieważ tu już mamy wysoko, możemy sobie skrócić tą ścianę do 14 stopnia. Nie jest ok. I teraz wrzucamy sobie drzwi. Nie pierwsze lepsze, a wrzucimy sobie coś takiego. Coś takiego, schody rozbierane, szprosy. Nie będzie ładnie wyglądało. Część boczna pełna, klameczka jak najbardziej. W tym miejscu tym razem będzie to gałka. Nie, to nie będzie gałka, to będzie uchwyt tego typu. Jeszcze troszkę tego wszystkiego tutaj brakuje. I teraz ważną rzeczą są materiały, których użyjemy. Tutaj mamy materiałki, drewno, sos na sęki. Ponieważ my wszystkie materiały, które tutaj będą zastosowane, będziemy mieli nie drewniane, a ciemnoszare, my w tym momencie sobie stosujemy materiał ciemnoszary. Teraz elementem, który jest charakterystyczny dla tego projektu, jest to, że środek naszych drzwi będzie wypadał w tym miejscu. Okay. I teraz z jednej strony praktycznie powinniśmy zrobić je tutaj, z drugiej strony powinniśmy je zrobić tak naprawdę w miejscu tutaj na zewnątrz. Czyli na przykład tworzymy sobie segment linii pomocniczej i wstawiamy sobie drzwi. Mamy drzwi. Jedną rzeczą, której nie będzie, to będzie obudowa zewnętrzna, którą wyłączamy, obudowa wewnętrzna, którą wyłączamy. Da? A już w tym momencie mamy pierwszy element, czyli doświetlenie. Teraz tak, nie będziemy stosowali tutaj żadnego przedsionka. Teoretycznie, praktycznie w tym momencie tutaj pojawi nam się ścianka. Pojawi nam się ściana gipsowa, która będzie miała tutaj
która będzie szła na środek. W tą stronę pójdziemy sobie na 250 cm. W tą stronę dolecimy sobie do końca. A to sobie zmontujemy w taki sposób. Dokładnie w taki sposób. Teraz, żeby to tutaj dobrze wyglądało, czy żeby taki detal dobrze wyglądał, musimy sobie wziąć zakończenie ściany. No, wystarczy. Co my tu mamy na zakończenie? Zakończenie zamknięte. Zakończenie zamknięte. Idziemy sobie w to miejsce, wybijamy sobie jedną warstwę. Rzeczą, którą musimy, której nie możemy zrobić, tak jak było widać, to jest to, że mamy na przykład ścianę, która idzie tutaj do końca i chcemy ją dodatkowo zakończyć. Czyli my sobie to zakończymy dokładnie w taki sposób. Tutaj tą oś, która, czy tą linię pomocniczą, która nam się tutaj pojawiła, przesuniemy sobie w to miejsce tylko i wyłącznie po to, żeby skopiować sobie dokładnie te same drzwi, które pojawią nam się również w tą stronę. Nie? I teraz tak, tutaj mamy oś konstrukcyjną, tutaj tej osi żeśmy nie montowali, tutaj się pojawił duży przedsionek. I wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że to jest tak naprawdę stratą miejsca. Dla nas najlepszą metodą przy tego rodzaju budynku byłoby na przykład posunięcie się w ten sposób. Wtedy tu mamy 85 i tutaj bez większego problemu możemy sobie zrobić łazienkę, prawda? A to tak naprawdę możemy sobie wyrzucić. Dzięki temu dostajemy takie miejsce, nie? I teraz tak, albo sobie z tego zrobimy łazienkę tego typu, albo po prostu sobie cofniemy się o 50 cm. No? I teraz możemy sobie to tutaj ładnie podzielić. Ja może nie będę się zastanawiał nad tymi drzwiami, bo to też nie o to w tym całym projekcie chodzi. Tutaj sobie damy w ten sposób, że pójdzie nam taki uchwyt i również tutaj wszystkie elementy, wszystkie atrybuty, to będzie farba ciemnoszara. Farba ciemnoszara raz, farba ciemnoszara dwa, ciemnoszara trzy. Obudowa zewnętrzna i obudowa wewnętrzna. Tutaj również materiał proponuję sobie zmienić na taki, jaki fizycznie będziemy stosowali. I teraz tak, tutaj możemy sobie narysować, możemy sobie wybrać, w którym miejscu umieścimy drzwi. Ja te drzwi mam zamiar umieścić około 50 cm od tej ściany. Czyli mam wybrane drzwi, klawisz M, czyli miarka. I stąd lecimy 50 cm, 3 razy 2, raz, 2, 3. I mamy nasze drzwi, które sobie kierujemy w tą stronę. W tym miejscu, mniej więcej tutaj na połowie, pojawiają nam się drzwi do łazienki. To będzie, ma być duża łazienka z toaletą ze wszystkim, także tak będzie wyglądał ten podział. Jeżeli byśmy się zdecydowali na mniejszy podział, to weźcie pod uwagę, że możemy sobie zrobić tak, że tutaj również 250 razy 2, 3 i możemy sobie doprowadzić tą ściankę tutaj. Przy tego rodzaju sytuacji, jeżeli będziemy sobie coś kopiowali, to my nie musimy wstawiać drugich drzwi. My je możemy po prostu przesunąć, wciskając po drodze Ctrl i wpisując 150. Mamy na przykład łazienkę, mamy kotłownię i mamy naszą komunikację. W tym momencie wszystko wygląda tak.